Teraz poprowadzimy dalej ten nasz rysunek. W poprzednim odcinku zrobiliśmy twarz Pana Jezusa, no to teraz się bardzo prosi dalsza część. Wcześniej już mieliśmy jakby zaznaczone wymiary tego kształtu, jego sylwetki. I zawsze trzeba szukać uproszczeń jakichś właśnie jakichś podstawowych form geometrycznych. Na przykład tutaj można zobaczyć, że ramiona są prawie symetryczne, niech będą. A tu jest taki zniekształcony trapez. Niech tutaj będzie linia prosta dla, jako wskazówka. Tu jest właśnie taka ukośna. I to jeszcze można uprościć, wpisując tutaj te fałdy na ramieniu, też w kolejny trapez. Też proszę uważać na to, żeby nie było na postaci, szczególnie na postaci ludzkiej albo na jakichś żywych przedmiotach, znaczy jeśli chodzi o to, co jest nie ręką ludzką stworzone, na przykład rośliny czy zwierzęta, żeby nie było zbyt dużo linii równoległych. Na przykład widzimy, że tu te linie są zmierzają w podobnym kierunku, ale nie są, mogą się zejść w którymś momencie, czyli tu jest szerzej, tu jest węziej. Dalej wpisujemy tutaj to miejsce, gdzie będzie rączka, w jakąś taką też uproszczoną bryłę, żeby rozmieścić najpierw to na kartce, a potem będziemy to upiększać już. Tu gdzieś zgięcie łokcia będzie, żeby te kierunki zaznaczyć, najważniejsze. I teraz tak, może na początku właściwie tą przybliżymy kształt tej szaty, na przykład możemy troszeczkę zaokrąglić tutaj ramiona, ale nie za bardzo też, żeby ta konstrukcja jednak była taka dobrze zbudowana. Złagodzić coś zawsze zdążymy, a właśnie potrzebujemy takiego kształtu, który mówi nam o podstawie tej formy, z której ona się już rozdrabnia i robi się bardziej szczegółowa. I teraz dalej zaczynamy budować kształty tych szat. Tutaj ta szata na ramieniu, tutaj mamy rączkę schowaną, opuszczoną w dół, a na nią taka fałda właśnie z tej tkaniny się zawija. I zawsze trzeba te fałdy rozpatrywać na logikę, tak jakbyśmy długo rysowali z natury, coraz prościej, żeby tam jednak logika rzeczywista w nich była. Na przykład proszę zobaczyć, ta fałda będzie tak, jakby tkanina była ułożona właśnie takimi falami, czyli ona się składa na dwie strony, się rozchodzi i tworzy taki właśnie, tu jakby w dół się podwija i spod niego się wywija, spod tego dołu się wywija ta kolejna jej część. I tak ją sobie tutaj układamy. Teraz duża też dosyć forma to jest ten pas, który owija tułów Pana Jezusa. I też właśnie się składa z takich fałd, które jakby przypominają nam faktycznie pomarszczoną tkaninę. Tu zawsze, jeśli to jest coś, jest nałożone na coś, czyli na tunikę jest owinięty ten płaszcz, to tu zawsze pogrubiamy troszeczkę, dajemy to miejsce na warstwę tkaniny i znowu obserwujemy, w jakich kierunkach, jakie rytmy tworzą fałdy. Dalej, rączka. Rączkę na razie zaznaczam tak, że rączka tu się nam będzie chowała prawie cała do rękawa. W ten sposób ją tutaj zaznaczymy i znowuż ten rękaw będzie chował rączkę w sobie i dlatego tak jakby się na nią nawarstwiał, jeszcze dodawał grubości. Dzieci też mają dużo mniejsze dłonie niż dorośli w stosunku do twarzy, więc jeśli dorosły człowiek ma dłoń długości całej twarzy do połowy czoła mniej więcej, to dziecko będzie miała mniejszą, nie dość, że ma mniejszą, jakby mniej miejsca zajmuje jej cała twarz razem z brwiami, to jeszcze jej rączki są proporcjonalnie mniejsze, więc no, dziecku najwyżej będzie właśnie od brody do brwi zajmowała rączka miejsce.
i zaznaczamy sobie najpierw długość rączki. Z rękami oczywiście jest dużo bardziej skomplikowana historia, niż tutaj jestem w stanie tak króciutko na jednej dłoni pokazać, ale w zasadzie nie ma znaczenia, jaką formę budujemy, zawsze próbujemy ją wpisać w kierunki. Tutaj obserwujemy, jakie są kierunki, no, że część ta z palcami i część z dłonią mają troszeczkę różne kierunki. I teraz wpisujemy najszerszy punkt, który jest, i potem osobno jest blok z tymi dwoma palcami, osobno jest kciuk, który jest też w innym kierunku, osobno jest mięsień, który tutaj jest na ręce, w tym miejscu. I szerokość dłoni jest troszkę szersza od nadgarstka, prawda? A tu właśnie zostawiamy takie miejsce tu na dwa palce i tu na dwa palce. I dopiero jak mamy taką rękawiczkę, jakby ogólnie zaznaczoną, to patrzymy, że jeden paluszek jest odlepiony, że tak powiem, od drugiego. Prawda? I te paluszki są zbliżone do siebie. I już mamy taką jakby toporną bardzo rękę, ale mamy. I uwaga, teraz musimy zawsze też pamiętać, że na ikonie, tak jak i na naszych dłoniach, rysujemy trzy stawy na rączce. No znowuż dla tej samej sprawy, żeby było lepiej widać, chyba troszkę to powiększę i wezmę cienki ołówek, żeby zrobić kontur. No, dobra, zaraz to przesuniemy troszeczkę. A, odwrotnie. I jeszcze trochę powiększymy. Dobra, nie będę maksymalnie powiększać, bo i tak tutaj w tej jednej rączce nie zmieścimy całej teorii. Więc mamy podzielony palec na trzy. Mamy też zadany jakby ogólny kierunek, że te paluszki są trochę ugięte w geście błogosławiącym. A teraz szukamy i dynamiki, i plastycznej, takiej ładnej formy, już zaokrąglając te palce, mając na uwadze linie konstrukcyjne i to, że te trzy stawy, każdy z tych stawów robi się coraz grubszy w kierunku podstawy palca, czyli na końcu mamy cieńsze palce, a tu mamy grubsze. I tego też pilnujemy na naszym rysunku i na całej ikonie, bo z tym też są często jakieś zabawne rzeczy. I też zachowujemy logiczną długość palców. Palec środkowy zawsze jest troszeczkę dłuższy od wskazującego. Kciuk się składa z dwóch widocznych stawów. Tutaj będzie jeden staw, tu będzie drugi, a trzeci staw jest ukryty w mięśniu, więc go nie rysujemy tak jak te, tylko on jest schowany tu w tej dużej formie. I dalej te paluszki, też te stawy, które są bliżej do paznokci, są mniejsze i krótsze. I też zawsze pamiętamy, że od strony paznokcia palec jest bardziej wklęsły, a od strony opuszka jest bardziej wypukły. Tak samo tu, tylko że będzie na odwrót, bo na drugą stronę są obrócone te palce. Tu będzie bardziej wypukłe, a tu bardziej wklęsły od strony paznokcia. I też proszę pamiętać, że mały palec jest najmniejszy, jak sama nazwa wskazuje. I teraz mamy narysowaną rączkę. Można było bardziej troszeczkę ugiąć te palce. No na przykład, no, mogę pokazać, jak to też można inaczej narysować, że są bardziej rozchylone te palce. Ale sens jest też taki sam, że dzielimy to na 3 i później tą formę jakby robimy plastycznie już taką płynną. Tak, dalej wrócimy do tej szaty. Ja też nie polecam robić zbyt dużo linii. Robimy tylko linię cienia, bo wszystkie światła będziemy robić już na etapie pracy nad ikoną farbami. Przepraszam.
Tu mamy zgięcie w łokciu, tu mamy przejście do ramienia i teraz wywinięty tutaj ten jakby rękaw. Ta tkanina jest jakby podwójnie tutaj złożona. I szukamy rytmu. Tu jest troszkę jak w muzyce. Tu trzeba szukać też rytmu, żeby te linie nie były, nie tylko były narysowane, ale żeby one miały jakiś sens plastyczny, bo w ikonie bardzo dużo jest właśnie takich rytmicznych rzeczy i trzeba by było sporo poćwiczyć kompozycję, jakieś takie formy geometryczne, żeby to pojmować intuicyjnie, ale na szczęście jest taka prosta rzecz jak wzór i on zawsze nam podpowiada, tylko musimy bardzo uważnie obserwować właśnie jakie są kierunki. Tu jest tak zwany klaw, czyli taki pasek, który idzie przez tunikę Pana Jezusa. Jego też zaznaczamy tylko zewnętrznym konturem. Nie rysujemy tutaj teraz tych asystek, bo one nam tylko zakłócą zrozumienie tego, co my w ogóle mamy tutaj zrobić. Szukamy symetrii prawa z lewem. Jeśli coś jest do poprawienia, to poprawiamy. Nie boimy się jakby poprawiać samych siebie. I dalej układamy te rytmy tych fałd na naszej szacie. Budujemy właśnie te zawiasy. I tu są takie skomplikowane systemy tych fałd. Jedna tutaj fałda nakrywa tą drugą fałdę i tak dalej. W każdym razie tu się przyda dużo, dużo praktyki i z czasem te układy, które się wydają abstrakcyjne, tych właśnie fałd, będą coraz bardziej logiczne. Też polecam do tego rysowanie po prostu wziąć sobie kawałek takiej jakiejś dosyć sztywnej tkaniny, na przykład w rodzaju bawełny, nie za cieniutkiej, albo nawet lnu i powiesić sobie na przykład na krześle tą tkaninę i ją rysować z natury. Natura zawsze bardzo mądrze układa te rytmy i możemy dużo się nauczyć. Więc tak, tutaj tą fałdkę też puszczamy, zamykamy, zamykamy, zamykamy. Proszę zwrócić uwagę, prawie nigdzie nie ma równoległych linii. Nawet tutaj miałam taką tendencję zrobić tą równoległą linię, ale ją jednak rozlepię. Zrobię tutaj tą linię troszeczkę taką wygiętą, żeby jednak tej zasady swojej nie łamać. To nie jest moja oczywiście zasada, tylko zasada plastyczna. Więc tak, naszkicowaliśmy tutaj szatę Pana Jezusa, nie będziemy się więcej nią zajmować. Wrócimy do szaty Matki Bożej. I tutaj ważną rzeczą jest też jedna z zasad kompozycji. Właśnie tu już muszę zmniejszyć obrazek. Przesuniemy zaraz to troszkę bliżej. I jeszcze zmniejszę. Żeby było widać nimb. Tu jest, co jest super ważne, że w sztuce w ogóle duże formy, jakby to powiedzieć, one są podporządkowane mniejszym. Znaczy małe formy są podporządkowane dużym. Tu największą, najbardziej aktywną formą jest koło. To, co dotyczy Matki Bożej. W ogóle to jest dominująca ta forma tego koła, którą tworzy nimb. I dlatego dla dobrego odbioru, dla porządku takiego, który w ikonie musi być, jeśli chodzi o kontury, my przy pomocy tego maforionu powtarzamy to koło i ono dalej będzie rozchodzić się promieniami łuków, które będą się układać na szacie. Ten kształt musi być taki pewny, musi być takim oparciem tego wizerunku, musi jakby chronić tą twarz przed
tym światem i dlatego on musi być taki sprężyście okrągły. Nie może być taki, wiecie, z taką niepewną linią, z taką jakąś taką drżącą kreską. To musi być tak, jakbyśmy to poprowadzili za jednym razem. Nie musimy tego oczywiście prowadzić za jednym razem, ale szukając tej linii, szukajmy takiego doskonałego okręgu. I teraz dalej z tym konturem, tutaj ramię. Zawsze jeśli chodzi o ramię, to odnośmy wysokość ramienia z wzorem i tym, jak się ma na przykład podbródek do wysokości ramion. I na tym opierajmy tą naszą budowlę. I też patrzmy na prawe, lewe, żeby to było symetryczne, jeśli nie ma jakiegoś dynamicznego układu, na przykład jakiegoś pochylenia, które zmienia wysokość jednego ramienia wobec drugiego. I rysuję sobie tutaj to drugie ramię. Może wymarzę to ucho. Dobra, niech będzie na razie to ucho. I teraz zaczynamy szukać rytmów kolejnych. Ten maforion, on się układa takimi dużymi fałdami, które zaznaczamy tutaj sobie tym łukiem i proszę zobaczyć, to jest związane też i z konstrukcją, która jest pod spodem, że z samą głową, która jest też okrągła i ze względu na to jest właśnie okrągła ta część maforionu. Oczywiście pamiętamy, że mimo tego, że jest to wszystko bardzo związane z proporcjami naturalnymi, ikona jest dużo bardziej syntetyczna, jest bardziej jakby tą formę pozbawia przypadkowości pewnej, tej, którą widzimy w naturze i robi ją bardziej uporządkowaną, bardziej matematyczną tą formę czyni. I teraz tak, największy łuk zaznaczyliśmy i później będzie w zależności od tego, ile jest tych fałd na maforionie, będzie jeszcze jeden, który też wchodzi w kontakt z tym drugim. I tutaj już możemy, żeby nie rozdrabniać tej formy za mocno, możemy podzielić jeszcze właśnie na jedną taką część, która tworzy fałdy, i później jeszcze na drugą. I na tym będziemy dalej budować całość. Tu zaczynamy właśnie tych rytmów szukać. Tu zostawiamy miejsce na to, żeby był widoczny czepek. I budujemy to sobie granice tego nimbu. Też pamiętając, że to się układa właśnie na tej formie, która jest brylasta, taka na czele, które jest wypukłe, nie jest płaskie, czyli jakby z góry patrzymy na to, no to jest koło, prawda? Znaczy to jest część sfery. I szukamy najpierw znowuż kierunków tych linii. Wobec też obserwujemy, jaki kształt tworzą te krawędzie tej taśmy, jaki tworzą ten kształt, jakie kształty tworzą wobec widocznej części czepka. I najpierw właśnie sobie rytmy zaznaczamy. Patrzymy też, jak to się ma wobec postaci Pana Jezusa, jakie tutaj się dzieją rzeczy. I dopiero jak kierunki sobie wszystkie wybierzemy, to możemy je znowuż dalej rozrysowywać i napełniać szczegółami, bo ten moment ze szczegółami, ja wiem, że jest najbardziej przyjemny, szczególnie kobiety lubią, prawda? Te uproszczenia nie do końca sprawiają przyjemność. Ale bez tego nie ma poprawnego rysunku i bez tego ikona może być płaska i czysto zewnętrzna. Taka zewnętrznie, tak jakby na płaskiej formie były nabudowane jakieś szczegóły, które też każdy śpiewa swoją pieśń, a muszą śpiewać jak chór, prawda? Te wszystkie
Elementy na ikonie ozdobne również podporządkowane są treści, podporządkowane tej osobie, którą ukazujemy, jej stanom takim wewnętrznym, powiedzmy, jej wyrazowi, i to wszystko jest tylko pomocne, pomocnicze w sensie przekazywania treści, wszystkie te ozdoby. I tu znowu budujemy te rytmy. Rytmy, te trójkąciki też zaraz zobaczycie Państwo, jak to będzie się dalej rozwijać. Tu na przykład tu możemy zmienić troszkę ten trójkącik. I tak, tutaj starajmy się też pilnować takiej prostej rzeczy, bo to jest akurat ręką ludzką uczyniona część ikony, znaczy część wizerunku na ikonie. Ta lamówka, ta taśma, to ona akurat powinna być w miarę równoległa. Tam gdzieś w miejscach zakrętów może ona się zawijać i proszę na przykład planować na wylot, na przykład tak jakbyśmy prowadzili myślnie całą tą linię, żeby tutaj nie było przemieszczenia żadnego. Tu wprowadzimy parę takich fałd na maforionie. Tu i teraz tak, zaznaczamy jeszcze, gdzie mamy czepek. Tutaj usta nam podpowiedzą z jednej strony, a z drugiej strony troszeczkę jakby niżej, bo głowa jest tak pochylona, że czepek jest właśnie gotowy. W sumie nie będziemy się z nim więcej bawić. Natomiast te linie musimy teraz wyczyścić troszkę i uporządkować, żeby się stały. Już ucho nam nie będzie przydatne, to akurat ucho możemy schować. Dobrze. I teraz robimy już jakby na czysto. Kiedy dojdziemy do jakiejś większej wprawy, wszystko jedno, te konstrukcyjne linie dobrze jest robić, ale to będzie szło dużo szybciej niż na początku. Proszę się nie zrażać, jeśli na początku idzie to powoli. Na początku jest najważniejsze, żeby zrobić poprawny rysunek, a nie żeby zrobić szybko. Oczywiście amatorzy kalki, no to ja nie mam ani wpływu, ani nie jestem skłonna to oceniać. Im pójdzie szybciej pod tym względem, ale często jest tak, że na etapie zrozumienia już formy w kolorze, no to się zdarza duży taki stop ze względu na to, że nie rozumiemy tego, co robimy tak naprawdę, i powstają takie jakby pancerze zamiast szat, czy zamiast twarzy powstają maski. A my musimy jednak pamiętać, że święci są bardziej żywi od nas, więc po prostu mimo tego, że już przebywają w innym świecie, to nie możemy im zabierać tego prawa tchnienia życia prawdziwego w pełni i obdarzenie ich zamiast tego jakąś maską. I teraz wygładzamy już tą formę, gdzie się zmiękczamy, możemy tam zaokrąglić troszeczkę te kąciki, czy zrobić bardziej taki płynny ruch w tej lamówki. I teraz dalsza część. Zawijamy. Teraz poprowadzimy dalej ten nasz rysunek.
poprzednim odcinku zrobiliśmy twarz Pana Jezusa, no to teraz się bardzo prosi dalsza część. Wcześniej już mieliśmy jakby zaznaczone wymiary tego kształtu, jego sylwetki. I zawsze trzeba szukać uproszczeń, jakichś właśnie jakichś podstawowych form geometrycznych. Na przykład tutaj można zobaczyć, że ramiona są prawie symetryczne, niech będą. A tu jest taki zniekształcony trapez. Niech tutaj będzie linia prosta dla, jako wskazówka. Tu jest właśnie taka ukośna. I to jeszcze można uprościć, wpisując tutaj te fałdy na ramieniu. Też w kolejny trapez. Też proszę uważać na to, żeby nie było na postaci, szczególnie na postaci ludzkiej albo na jakichś żywych przedmiotach, znaczy jeśli chodzi o to, co jest nie ręką ludzką stworzone, na przykład rośliny czy zwierzęta, żeby nie było zbyt dużo linii równoległych. Na przykład widzimy, że tu te linie są zmierzają w podobnym kierunku, ale nie są, mogą się zejść w którymś momencie, czyli tu jest szerzej, tu jest węziej. Dalej wpisujemy tutaj to miejsce, gdzie będzie rączka, w jakąś taką też uproszczoną bryłę, żeby rozmieścić najpierw to na kartce, a potem będziemy to upiększać już. Tu gdzieś zgięcie łokcia będzie, żeby te kierunki zaznaczyć, najważniejsze. I teraz tak, może na początku właściwie tą przybliżymy kształt tej szaty, na przykład możemy troszeczkę zaokrąglić tutaj ramiona, ale nie za bardzo też, żeby ta konstrukcja jednak była taka dobrze zbudowana. Złagodzić coś zawsze zdążymy, a właśnie potrzebujemy takiego kształtu, który mówi nam o podstawie tej formy, z której ona się już rozdrabnia i robi się bardziej szczegółowa. I teraz dalej zaczynamy budować kształty tych szat. Tutaj ta szata na ramieniu, tutaj mamy rączkę schowaną, opuszczoną w dół, a na nią taka fałda właśnie z tej tkaniny się zawija. I zawsze trzeba te fałdy rozpatrywać na logikę, tak jakbyśmy długo rysowali z natury, coraz prościej, żeby tam jednak logika rzeczywista w nich była. Na przykład proszę zobaczyć, ta fałda będzie tak, jakby tkanina była ułożona właśnie takimi falami, czyli ona się składa na dwie strony, się rozchodzi i tworzy taki właśnie, tu jakby w dół się podwija i spod niego się wywija, spod tego dołu się wywija ta kolejna jej część. I tak ją sobie tutaj układamy. Teraz duża też dosyć forma to jest ten pas, który owija tułów Pana Jezusa. I też właśnie się składa z takich fałd, które jakby przypominają nam faktycznie pomarszczoną tkaninę. Tu zawsze, jeśli to jest coś, jest nałożone na coś, czyli na tunikę jest owinięty ten płaszcz, to tu zawsze pogrubiamy troszeczkę, dajemy to miejsce na warstwę tkaniny i znowu obserwujemy, jak, w jakich kierunkach, jakie rytmy tworzą fałdy. Dalej, rączka. Rączkę na razie zaznaczam tak, że rączka tu się nam będzie chowała prawie cała do rękawa. W ten sposób ją tutaj zaznaczymy i znowuż ten rękaw będzie chował rączkę w sobie i dlatego tak jakby się na nią nawarstwiał, jeszcze dodawał grubości. Dzieci też mają dużo mniejsze dłonie niż dorośli w stosunku do twarzy, więc jeśli dorosły człowiek ma dłoń długości całej twarzy do połowy czoła mniej więcej, to dziecko będzie miała mniejszą, nie dość, że ma mniejszą, jakby mniej miejsca zajmuje jej cała twarz razem z brwiami, to jeszcze jej rączki są proporcjonalnie mniejsze, więc no, dziecku najwyżej będzie właśnie od brody do brwi zajmowała rączka miejsce. I zaznaczamy sobie najpierw długość rączki. Z rękami oczywiście jest dużo bardziej skomplikowana historia niż tutaj jestem w stanie tak króciutko na jednej dłoni pokazać, ale
W zasadzie nie ma znaczenia, jaką formę budujemy, zawsze próbujemy ją wpisać w kierunki. Tutaj obserwujemy, jakie są kierunki, no, że część ta z palcami i część z dłonią mają troszeczkę różne kierunki. I teraz wpisujemy najszerszy punkt, który jest, i potem osobno jest blok z tymi dwoma palcami, osobno jest kciuk, który jest też w innym kierunku, osobno jest mięsień, który tutaj jest na ręce, w tym miejscu. I szerokość dłoni jest troszkę szersza od nadgarstka, prawda? A tu właśnie zostawiamy takie miejsce, tu na dwa palce i tu na dwa palce. I dopiero jak mamy taką rękawiczkę, jakby ogólnie zaznaczoną, to patrzymy, że jeden paluszek jest odlepiony, że tak powiem, od drugiego, prawda? I te paluszki są zbliżone do siebie. I już mamy taką jakby toporną bardzo rękę, ale mamy. I uwaga, teraz musimy zawsze też pamiętać, że na ikonie, tak jak i na naszych dłoniach, rysujemy trzy stawy na rączce. No znowuż dla tej samej sprawy, żeby było lepiej widać, chyba troszkę to powiększę i wezmę cienki ołówek, żeby zrobić kontur. No, dobra, zaraz to przesuniemy troszeczkę. A, odwrotnie. I jeszcze trochę powiększymy. Dobra, nie będę maksymalnie powiększać, bo i tak tutaj w tej jednej rączce nie zmieścimy całej teorii. Więc mamy podzielony palec na trzy. Mamy też zadany jakby ogólny kierunek, że te paluszki są trochę ugięte w geście błogosławiącym. A teraz szukamy i dynamiki, i plastycznej, takiej ładnej formy, już zaokrąglając te palce, mając na uwadze linie konstrukcyjne i to, że te trzy stawy, każdy z tych stawów robi się coraz grubszy w kierunku podstawy palca, czyli na końcu mamy cieńsze palce, a tu mamy grubsze. I tego też pilnujemy na naszym rysunku i na całej ikonie, bo z tym też są często jakieś zabawne rzeczy. I też zachowujemy logiczną długość palców. Palec środkowy zawsze jest troszeczkę dłuższy od wskazującego. Kciuk się składa z dwóch widocznych stawów. Tutaj będzie jeden staw, tu będzie drugi, a trzeci staw jest ukryty w mięśniu, więc go nie rysujemy tak jak te, tylko on jest schowany tu w tej dużej formie. I dalej te paluszki, też te stawy, które są bliżej do paznokci, są mniejsze i krótsze. I też zawsze pamiętamy, że od strony paznokcia nokieć, palec jest bardziej wklęsły, a od strony opuszka jest bardziej wypukły. Tak samo tu, tylko że będzie na odwrót, bo na drugą stronę są obrócone te palce. Tu będzie bardziej wypukłe, a tu bardziej wklęsły od strony paznokcia. I też proszę pamiętać, że mały palec jest najmniejszy, jak sama nazwa wskazuje. I teraz mamy narysowaną rączkę. Można było bardziej troszeczkę ugiąć te palce. No na przykład, no, mogę pokazać, jak to też można inaczej narysować, że są bardziej rozchylone te palce. Ale sens jest też taki sam, że dzielimy to na trzy i później tą formę jakby robimy plastycznie już taką płynną. Tak, dalej wrócimy do tej szaty. Ja też nie polecam robić zbyt dużo linii. Robimy tylko linię cienia, bo wszystkie światła będziemy robić już na etapie pracy nad ikoną farbami.
To możemy taki ząbek wypuścić, żeby tak było z tej płynności troszeczkę wyprowadzić. I tu parę ruchów. Tak. Z walorem. No z walorem też duża bryła, taka bliska kształtu kuli, ma duży cień na zewnątrz i możemy tutaj wprowadzić ten duży cień na zewnątrz. Tak. Dalej, każda z tych fałd ma też swój osobny cień. I tu będzie troszeczkę ciemniej. Jakby będzie taka pół cień. I cień. Nie będziemy mocno tego teraz odróżniać, bo no w kolorze to faktycznie bardziej logiczne jest robić, w kolorze to bardziej szczegółowe. Teraz tylko zaznaczamy troszeczkę. Tu możemy też troszeczkę gdzieś tam przybrudzić tę kartkę, żeby było wiadomo, że to nie jest białe. I dalej też wprowadzimy taką jaśniejszą szarość i zaraz przyciemnimy tylko te części cienia. Dalej, tu od tej naszej lamówki, jakby od płaszcza, jest cień również na czepku, na całej rozciągłości. A tu on będzie jaśniejszy. Też nie będziemy go wyszczególniać, ale żeby zrozumieć, jak to oddzielić jedno od drugiego. Tu też gdzieś cień wprowadzamy. Tu jest intensywniejszy cień, bo to jest jakby w głębi. To jest jakby lewa strona maforionu, to co widzimy za czepkiem. No i myślę, że kto dotrwał do końca tego rysunku, może mi napisać, czy w ogóle jest potrzeba, czy ma sens robić osobny, no już oczywiście nie na YouTubie, kurs właśnie online, na przykład z tej samej ikony Matki Bożej Kazańskiej. Mam wrażenie, znaczy dlatego tak się pytam, dlatego że mam wrażenie, że z jednej strony nie wszyscy mają dostęp do nauki ze względu na odległości, jakieś tam inne rzeczy. Natomiast dużo osób jest zmęczone uczeniem się online i znaczy w ogóle online w pracy, tam gdzieś jeszcze. Jakby nie jestem pewna, czy to jest, czy w ogóle to ma sens. Jest tutaj też zewnętrzny kontur, zaznaczamy tym cieniem. I tutaj też będzie ta niebieska szata, tu zaznaczmy ją sobie, że ona jest niebieska, a tu, żeby wyszczególnić też postać Pana Jezusa, aby oddzielić ją od Matki Bożej, tutaj wprowadzamy. I teraz mogę sobie ten rysunek trochę przyczernić, tak żeby był bardziej wyraźny. I na bazie takiego rysunku on może nam bardzo pomóc już pracy z kolorem ze względu na lepszą naszą przyjaźń z tym, co jest ciemniejsze, co jest jaśniejsze, bo jak dochodzi kolor, to nieraz nie możemy tego do końca ocenić. Chociaż dobrze, nie będę już tego męczyć, tego rysunku. Na zewnątrz zrobię kontur.
I tutaj właśnie jakby ta sylwetkowość, która musi być w ikonie, że jak wchodzimy do miejsca, gdzie ikona jest obecna, to najpierw na różnych poziomach się spotykamy. Najpierw widzimy ten kontur na jasnym tle ciemny, albo na ciemnym jasny, to zależy. I już ten kontur musi być tak przemyślany, żeby mieć ten wyraz taki dynamiczny, albo monumentalny, albo jaki tam jest cel konkretny. I człowieka do siebie zawołać. I potem już się zaczyna zapoznanie na innych poziomach, prawda, już na takim bardziej szczegółowym. I ikona powinna być wiarygodna na każdym z tych poziomów. Tak, no i myślę, że tu się świeci blik mocniej na tym błyszczącym graficie. Się wydaje mi, że to oko jest jaśniejsze, ale to tak nie jest. Dobrze. Na tym kończymy z tym rysunkiem i zobaczymy, co dalej. Z literami myślę, że tyle wystarczy. To można, mając tak zaplanowane litery, można już przenosić szkic na deskę. I można albo przenosić na deskę szkic już z takiego rysunku, można sobie tam go skserować, jeśli chcecie mieć go na pamiątkę, nie przebijać przez niego. A można też dla ćwiczenia i dla takiego większego zrozumienia formy, dużych form na ikonie i potem wprowadzenia jej szczegółów, spróbować malować pędzlem od razu na ikonie, jasną farbą. To myślę, że jeśli będzie taka okazja, jeśli będzie taka potrzeba, to ja jeszcze o tym, jeszcze to pokażę, jeśli będziemy robić taki kurs.